No gotowi? Gotowi? Jest gotowi, dźwięk? Cały czas. Tak? Siemano. Dzień dobry. Cześć, witam. Kopelat, tak Kopelat, naprawdę. Kopelat właśnie. W sumie Mateusz ostatnio wystąpił na moment w odcinku, był. Gdzie? No byłeś. No wiem, dobra. No już sobie przypomniałeś. Tak. To byłeś ty. W sumie od Mateusza, od wizyty tutaj się wszystko zaczęło z nami. Co ja tutaj przyjeżdżam do ciebie wtedy do Żaby. Bo teraz sobie rozmawialiśmy poza kamerą. No tak było. Co było, na, od czego to się wszystko zaczęło? No i od czego to się zaczęło? No, od Żaby, od tych hamulców twoich. I teraz stwierdziłeś, twoja konkluzja była, że po zamontowaniu hamulców projekt ugrzązł albo zwolnił. Znaczy nie, no zwolnił. Projekt spowolnił. I to bardzo jak wychodzi. Ale tak, Dominik zwrócił uwagę, że dobre czasy wyszły 100-200. No. Słuchajcie, dzisiaj znowu Audi, znowu Wag for You i znowu spowalniasz hamulców. Znowu A5, tak jak kiedyś ta biała. Tak, była już A5? Tak. O, znaczy proszę. To w dowodzie to jest RS5, no ale... Tak, takie przebierane A5. To są S5 tak naprawdę. Ale fajny przeskok, nie? Od Żaby do RS5 u ciebie. Wydaje mi się, że spoko. Ciekawe, jakie czasy robi to S5. 100-200. 100-200 to nie wiem, nie z tego to... Myślisz, że schodzi poniżej 10? No myślę, że tak. No może wiesz, to możemy to podobnie sprawdzić. Do Żaby. Zadzwonię do właściciela, zapytam się, czy będzie zainteresowany takim pomiarem. Ty, zaraz zmierzymy, co będziesz dzwonił. Chociaż w tym aucie naprawdę 200 to jest sekundka i jest zrobione naprawdę. I nie czy to na gazie, czy na benzynie? Wiesz co, nie patrzyłem bo na czym jedzie, ale mi bardziej chodzi o to. Widzisz, ja mam B-Fuel. Jakby jeszcze gazu nie było, byłoby jeszcze szybciej. Ty B-Fuel to ci się dzisiaj przyda w tej twojej czerwonej. No, no. Czerwona prawie spłonęła. Ale no prawie dobra. Spłonęła. Już był telefon. Jak tu na gazie ją uruchomić? Jak to zrobić, żeby pojechać i mnie nie polowali? Żeby bezpiecznik wyciągnąć od pompy paliwowej. Nie dziś o tym odcinek. Dawid, no tak. Opowiadaj. Co dziś chcesz spowolnić i w jaki sposób? Będziemy spowalniać taki samochód. Nie będzie tu jakaś spektakularna wymiana. Oryginalne hamulce 375 mm na 36 są w serii naprawdę bardzo skuteczne. Mam nadzieję, że pokażą to pomiary, natomiast właściciel twierdził, no też teraz kawę czytam, o tym przejąłem, że już trochę biją i są mocno zużyte, zresztą widać no, po tych tarczach. One już tu popękały, nie? Tak, tak. Widać. Znaczy to wiesz, to właśnie, no, dlatego ja nie za bardzo lubię tarcze nawiercane, bo raz, że zobacz, że to się wszystko pozapychało tak, i one po prostu pękają, nie? To tu jest jeszcze nie tak źle, no były takie przypadki, że dosłownie ta tarcza miała taką sznita przez całość. Ale jak się nudzisz na zlocie, to jest co robisz przynajmniej tam, wsadzasz no, wiertarkę. Tak, tylko gorzej jest to, że wyciścisz sobie z tej strony, a z drugiej już nic nie zrobisz, nie? Bez tak naprawdę ściągania tarczy, albo chociaż jakieś no, ściągania koła i próbowania tam coś zrobić, nie? No dobra, wracając do tego, co tu jest. 375, grubość 36, to jest tarcza już naprawdę bardzo dobra. Ona w seryjnie jest bardzo dobry materiał tej tarczy i ona, no to jest super, to są naprawdę super tarcze, do tego auta jeśli są w 100% sprawne. Do tej seryjnej mocy, według właścicieli, mam jakichś tam znajomych kilku mam, które mają te samochody, to jest wystarczające w tym aucie, więcej opony nie przyniosą. Podejrzewam, że przy takim sprawnym układzie to wyniki około 70 metrów to są jak najbardziej to realne. Ty znasz więcej jak jedną osobę, co ma RS5? No tak, tak. Kilku co ci ludzie mam. W życiu robią? Kurczę, no? Nie wiem, tak samo. Jedną osobę jeszcze zrozumiał, no ale... Ale bawią się. Tabun ludzi znać? No tabun to może nie, ale myślę, że z 5 osób bym tutaj wymienił, które mają RS5. No albo dobra. RS4, B9. To jest seria. Tak. 6-tłoczkowy zacisk Akebono, japoński. Z mojej strony tu będzie wymienione na przedniej osi. Będziemy tarczę mojej produkcji zakładać i klocki, to jak to zwykle, EBC, Yellow Staff. Chociaż, no bo zawsze można oczywiście też inne, ale akurat no, coraz częściej te klocki do pożygu cały czas to samo. Chyba do pożygu, tak. No działa, no to cóż, będziemy szukać koła na nowo, wymyślać, nie? Zmiany będą z tyłu. A to czekaj, to chcesz powiedzieć, że tutaj nie będzie zmian żadnych nie. wymiarowych? Właśnie, nie powiedziałem, nie. To będzie tak dokładny zamiennik tej tarczy. Czyli żadnych zmian dzisiaj nagrywamy serwis układu hamulcowego, można nie upgrade. Tak powiedzieć. Można tak powiedzieć, ale aczkolwiek gadaliśmy o tym, że to będzie fajna opcja na porównanie. Aha. Wiesz o co chodzi? No, no ale czekaj, to już zdążyłeś trochę wypaplać się, że z tyłu jednak będzie większa tarcza, tak? No tak, no teraz o tym czyli to nie tylko powiedzieć. Taki zwykły serwis, ale no też nie. Jednak trochę tuningu będzie. Troszkę tuningu będzie, wiesz, no przednia oś będzie zostawiona seryjnie. Właściciel, no i zresztą no, moi znajomi też wspominali, że to auto dość siada mocno na przodzie, dlatego z tyłu ten zacisk wymieniamy na też jedno tłoczka, który będzie pochodził z S8 D4 i tarcza nie będzie 330 na 22 grubości, tylko będzie 350 na 28. Czyli 2 cm tak, większa średnica. Ale będzie grubsza o 6 mm aż. Okay. To jest bardzo duża, bardzo duża. A z przodu grubość taka sama? 36 jest i to zostanie 36. Okay. Tam nic nie będziemy zmieniać z przodu. To w sumie poniekąd... No takie, no ciekawy test, takiego jeszcze nie robiliśmy. Wiesz co, no, jest jakaś opcja ponagrywać, spotykamy się, no to czemu tego nie nagrać? Zobaczymy, miałeś, co wyjdzie. A nie miałeś, Dawid, problemów, jak auta takie, no nieseryjne, takie auta po prostu gdzieś mocno jeżdżą po torach, nie topią się te gumki na tłoczkach, bo gdzieś tam się przewinął temat. Przewinął się ten film, to jest teraz dość popularny film i ja już tam parę razy się wypowiedziałem, bo dostałem, no nie wiem, nie chcę mówić, że 200, ale myślę, że nie wiem, z 80 na pewno osób mi to wysłało, na Instagramie szczególnie ten filmik.
No i tam jest, tak jak ja to zawsze powtarzam, problem w tych zaciskach, tych Akebono 10-tuszkowych, które nawet montowaliśmy w jednym, nie jednym żałcie, jest to, że tam nie ma żadnej wentylacji. Mhm. Ja kiedyś spróbuję wziąć na jakiś film porównanie zacisku Brembo z Porsche 992, gdzie też jest 10 tłoków i ten. Nie dość, że ten z Brembo jest lżejszy ponad 3 kg, a to jest naprawdę duża różnica, no to ten zacisk z Brembo to jest maksymalnie postawiony na wentylację, jak się tylko da. Tam wszędzie są kanaliki powiercone, odlewy, tak jest zrobione, że ten zacisk oddycha, a tam jest wszystko zabudowane. Ten zacisk jakbyś 10-tuczkowy, nie wiem, czy miałeś w ręce kiedyś, ale to jest po prostu jeden wielki monoblok. On jest w wielkości dosłownie tego podnosika. No nie, wiem. On jest ogromny, jest taki zacisk. Nie? Taka ryba. Tak, no i wiesz, no klocek wielkości dłoni, bo nawet większy, jak to się wszystko nagrzeje, nie ma opcji, żeby te gumki nie to po prostu wytrzymały. Nie ma problemu? W tych? No, nie zdarzyło się. Też się topi na torze. Też? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Bo wiesz co, na tor, typowo na tor stosuje się zupełnie inne zaciski, bez takich gumek. One mają swoją wadę taką, że te zaciski dużo szybciej się zużywają, dużo szybciej się zacierają, bo przez to, że nie ma tych gumek, no to na tłoczek dostaje się syf. Aha. Tłoczek pracuje przód, tył i on ten syf sobie powoli wciąga w gumkę, powoli się to po jakimś czasie rozszczelnia. A propos torowania, a ja mam jakieś te gumki, czy nie mam? Ty nie potrzebujesz, aczkolwiek gratulacje. Nie, bo ja się tak, wiesz, słucham, a w Wojowniku są te gumki jakieś, czy nie? Nie, w Wojowniku są bardzo podobne zaciski do tych, co tutaj są. Aha. Są te gumki, tak. Tam jest po prostu postawione na taki zwykły, cywilny zacisk, normalny, okay. Aczkolwiek, no jak pokazała twoja wizyta na Poznaniu, działa to i chyba... Hamowałem w ostatniej chwili i sprawdziło się. Wyhamowałem. I wyhamowałeś najlepszym czasem. No wiesz, poniekąd cząstkową składową tego dobrego czasu były późne hamowania, tak? I skuteczne hamowania. No właśnie o to chodzi w hamulcach większych. Żeby aczkolwiek to hamowanie opóźnić jak najbardziej. Nie? Raz trawnik zaliczyłem. Za późno zahamowałem. Było agro? Tak, było. Dobrze, że było trochę miejsca koło tego toru, a nie od razu panda. To chyba przy pierwszym okrążeniu mi się wydaje, nie? Nie, przy drugim i to co najlepsze, ruszyłem na gazie, mówię, kurde, coś nie jedzie, już się chyba popsuł. Mówię, kurde, dobra, to na gazie, przełączał na benzynę. O, jak dostał mocy, to aż mnie wypluło na zakręcie. Ale ta świadomość, o, już się chyba popsuł. Jedziesz na tori, aby się nie zepsuł. Słuchaj, na kołach pojechał, wytorował się i na kołach wrócił. Jeszcze medal przywiózł. Lawety do tego nie korzystałem. No, to jest plus. No dobra, plus. Czyli no co, ja bym jeszcze może pokazał te twoje hamulce. Dobra, no to chodź tam w kediku. Zaciski, co prawda w tym przypadku niestety nie ma tej ładnej blaszki tutaj na wierzch. I to są, czyli to tak to są wygląda zaciski bez tej blaszki. Tak. Tamten zacisk w ogóle jest dużo, dużo mniejszy. Tam jest chyba tłoczek też 2 mm mniejszy, ale ręki sobie obciąć nie dam o to, bo nie pamiętam. Te zaciski są używane, ale w bardzo ładnym stanie. Tu jest gdzieś tylko jakieś tam delikatne obicie. Klient był oczywiście poinformowany o tym. Okay. No chciał sobie takie wziąć, więc to jest 100% zacisk oryginalny, nieruszany w ogóle przeze mnie. Silniczki są te same jak coś, wagowe, duży, ciężki, no, jest, ploc. Ciężko. Ale zobacz, ile tu jest żeliwa, nie? To tak. Stalowe, żeliwne, nie? Tak. Mhm. To jest wszystko odkówka. Tak. No. Ale ładne. Zamię tutaj na wina, czy to niebieskie zostaje. Wszystko będzie pewnie słychać na tego. Ja akurat nie słyszałem. Nie, Dawid, bo to tarcze twojej produkcji, tak? Kurwa, już wiem, o co zapytasz. Po co mi ciebie wszyscy w dupę? Ile razy było? Takie ładne to niebieskie będzie się utrzymywało. Do bramy. Gwarantuję, że do bramy się utrzyma. No dobra, coś poopowiada jeszcze o tych tarczach. O, no dobra, wiesz co, no to już mówiłem wiele razy na temat tych wentylacji i innych tego typu tematów. No cóż, dobra na tarcza jest. Wentylacja no dużo lepsza niż ta oryginalna, chociaż tutaj też jest. A, nie powiedziałem o tym. Te przednie tarcze, tak samo jak w tym Golfie, który robiliśmy filmik, tutaj też są lewe. Możesz sobie tam później nagrać, że ta tarcza prawa też jest lewa. Nie ma. One są kierunkowe, tylko wszystkie są w lewo. No dobra, tak, okay. jest oryginalnie. Te widzę, że już są kierunkowe. Tak. Mhm. Jak się przyjrzysz, to nacięcia są w przeciwną stronę. A te wentylacje tak też są w przeciwnym kierunku? Tak, oczywiście. Tak. Mhm. One są przeciwne. Czyli można hamować i w prawo, i w lewo. Do przodu i do tyłu. Tak jest. No i co, no ta tarcza, tak jak mówiłem, jest dużo większa, dużo grubsza, żeby ta pojemność cieplna układu z tyłu szczególnie się zwiększyła. A myślisz, że będzie lżejsza? Nie, myślę, że nie, no bo wiesz, mamy tutaj do czynienia. Poza tym, że ta stara jest zużyta, tak? Tak, no ale mamy do czynienia też z tarczami bimetalowymi, no tutaj aluminiowy jest środek, więc tutaj... Jak A60. Tak. No troszeczkę inny system mocowania dzwonu do rotora, ale mniej więcej to jest, wiesz, no podobna zasada, też bimetal. No tutaj, wiesz, nie zejdziemy dużo z wagi. Nie potrzeba tutaj żadnego centrowania. Nie potrzeba. Już to mówiłem na jednym z filmów. To po prostu samo z siebie już siądzie w jednym ustalonym miejscu. Bo jak zobacz,
ta śruba jest po prostu przeciwstawnie do tej śruby, więc to samo z siebie już się po prostu centruje. Jakbyś to wszystko złożył do siebie i włożył, tu nie ma luzu żadnego, nie ma luzu. Tu nie ma nic po prostu, nie ma takiej możliwości. Tarczy hamulcowej, nie, tu nie ma. Jest taki sam, można powiedzieć, jak ta śrubka identycznie, że ona pasywnie ciasno wchodzi, tak? Mało tego ci powiem. Są takie tarcze w systemie pływającym skręcanym, znaczy nie pływającym, tylko skręcanym, ale pływanie odbywa się na tym, że tutaj nie ma dziury normalnej okrągłej, tylko jest fasolka. Aha. I tam też się nic nie centruje. No bo to, co ci ucieknie na tej śrubie do góry, to na tej śrubie też pójdzie. Też pójdzie do góry, a to jest niemożliwe, bo ta ci znowu zblokuje na bok. Mhm. Wiesz, o co chodzi? Rozumiem. No to ja wskazówki zegara. Znaczniki temperaturowe. Tak, ale nie pamiętam nigdy, do jakich dokładnie parametrów te znaczniki są, w sensie w jakich zakresach, kiedy się lepiej przygotuję do nagrań i po prostu sobie to zapiszę. Mam to zapisane. One z czasem zanikną, czy? One ja po prostu, te markery tutaj są po to, że na przykład, no, żebyś widział, jakie temperatury układ hamulcowy osiąga na torze. Inaczej, czy jak nie przekroczysz jakiejś temperatury, tak, nigdy to ona nie zniknie? To nie zniknie. No powiedzmy, jedziesz sobie lightowo, one będą cały czas, nie? Przekroczysz przykładowo 400 stopni, bo mi nie pamiętam, no nie jestem przygotowany, przepraszam. Zielony zniknie przy 400, żółty zniknie przy 450, czerwony przy 500 na przykład, tak? I ty po prostu, to nie jest dokładnie też tak, że ten się zrobi szary, a tego nawet nie ruszy. On też już zacznie tam zmieniać delikatnie barwę, nie? Bo to przecież nie jest tak zero-jedynkowo, że albo jest, albo nie ma, nie? Ale po prostu to będzie po jakimś czasie po prostu już widać. No i wtedy po prostu widzisz, nie? To jest. Kto nie ma mikrofonu? Bateria jest pełna. Może się, wiesz co, nacisnął po prostu w kieszeni. Dobra, to co? Wjeżdżacie na podnośnik. Lecimy. I działa. I działamy, bo trochę roboty jest do zrobienia, a jeszcze do domu muszę wracać jak najszybciej. A ja muszę jeszcze naprawić czerwone Audi, więc dzisiaj zostaniesz po części kamerzystą. Dawaj gaśnicę, Dawid, dawaj gaśnicę. Widzimy się, Dawid. Widzimy się na testy, tak? Bo ja będę pędził. Tak, no bo to montaż to standardowy jak zawsze, nie? Tak. Nie będziemy przynudzać, ale nagraj coś tego, tak? No dobra, coś tam mogę wrzucić, przynajmniej jak się zakłada tarczę przednią, tylną. Dobra. O, twardy się zrobił. Twardy jest, no. Ojej, na tłoki, od razu. 100, 10, 20, 30, 40, stop! Jeszcze, gaz. Jedziesz. Jadę, to fur. O, ładnie kopię. 100. 10, 20, 30, 40, stop! Gaz. Podoba mi się to. 100, 10, 20, 30, 40, stop! Chyba puchnie już. Tak. Gaz, jeszcze raz. Gaz, no. Oj. Dawaj. Jedź nawet na czerwonym. 20, 30, 40, stop! Stop, jedziemy. To były ekspresowe testy. Ale powiem ci, że w tym odcinku chyba nie zdążyliśmy jeszcze nigdy czterech zrobić. No dobra. Pierwszy pomiar, 81,07. To i tak spoko, no. No, przyzwoity wynik. No, ale mamy do czynienia, bierzemy pod uwagę, z autem naprawdę sportowym. Tak. To już kolejny, 79,6. Troszkę lepiej, tak. Lepiej. Się, no. Trzeci wynik, 78,90. Czyli jeszcze lepiej. A ostatni, 79,17. Czyli już zaczyna puchnąć. No, przy czwartym hamowaniu, a mówimy o prędkościach dosyć, no, legalnych, 150-50. Tak jest. To nic jakiegoś nadzwyczajnego. Ostatnio się dowiedziałem, że jakiś pan BMW pruł ponad 250 na godzinę po autostradzie, zderzył się z jakimś samochodem i rodzina spłonęła na miejscu, także... O cholera. Wiesz, no niektórzy po autostradach w Polsce jeżdżą po 250 w górę, tak? To już nie przesadzajmy, no można sobie te 150 przycisnąć, ale już bez jaj, nie? No, tutaj zawracamy. Także, no, mówimy o dosyć normalnych prędkościach. Tak, no tak, no bo przekraczając te 10 km prędkość autostradową to jest nic, no to jest w granicach normy. Tak, można policja tak powiedzieć. Policja nam nic, że tak powiem, nawet w tym przypadku nie zrobi. Znaczy, żeby nie było, nie popieramy przekraczania prędkości na polskich drogach, absolutnie, w ogóle na żadnych drogach. Dokładnie. Ale no, te 150 na godzinę może się zdarzyć, że taką prędkością się pojedzie. No i to hamowanie do 50, no to żaden wielki wyczyn, tak? Mhm. A mówimy o aucie sportowym.
Dokładnie. Czyli teoretycznie tak. Tym autem jedziemy na tor i dwie paki, to nie powinien być problem. Oczywiście, że tak. Zresztą nie mówiliśmy, no to jest RS5. No mówiliśmy. No nie, mówiliśmy. Dobra, no tak, ja nie mam tej synchronizacji. Słuchaj, dążę tylko do tego, że zrobiliśmy cztery pomiary z całkiem zwykłych prędkości. Tak. I udało nam się już zanotować... Nieznaczne, puchnięcie. Ale już delikatne. Puchnięcie. Tak? Znaczy, ja to czułem bardziej pod PDM niż ten wynik. Ale to też było czuć. Szczerze myślałem, tak, że ten wynik będzie gorszy. Ale już myślałem, ale... Inaczej już hamował. Tak, ja czułem to szczególnie pod PDM hamulca, ale mówię, cały czas to podkreślam. To jest naprawdę sportowy wóz. Tak. To nie jest auto, nie wiem, lekko usportowione, tylko to jest auto, które naprawdę wyjechało z salonu i ono może prosto sobie na Silesii jechać i powinno upalać, nie? Zresztą czuć po tym samochodzie, że ładnie kopie w plecy. Tak. 450 koni robi robotę. Tyle tytułem testów hamulcowych, to wybitnie szybko nam poszło. Bardzo, bardzo, rekordowo szybko. Musimy zrobić kolejną taką rubrykę naszych testów, czyli jak szybko testy robimy. Dokładnie. Zawijamy kawałek, nie? Prosto. A jeszcze kawałek, dobra. Zawijamy na warsztat, wracamy do chłopaków z WAG4U. I dokonujemy upgrade'u. Tak jest, troszkę przechłodzimy chłopakom hamulce, żeby sobie łapek nie poparzyli. Tak jest. I działamy. Zresztą ja też tam troszkę rączki pobrudzę, bo troszkę mi się spieszy. Działamy. Mateusz oceni stan klocków, okładziny, czy w ogóle są... Stan zwłok, można powiedzieć. Czy są tutaj, Mateusz, klocki, powiedz? No. Zgromadzone. Powiem ci, generalnie to wygląda, jakby już prawie blachą hamowało. Ale powiem ci, ta tarcza, patrz, jaka jest cała spękana. No zaraz właśnie to nagramy z bliska. Patrzcie na to. Listek został. Ale zobacz, jakie tu spękania faktycznie. Hmm. I dlatego właśnie ja nie lubię tarcz nawiercanych. Natomiast w ramach ciekawostki ci powiem, że na przykład podczas upalania na torze, kilka razy tam na kiezach u chłopaków byłem, tarcza jest gładka, ona i tak ci spęka. Jak się przyjrzysz tu pod światło, tak, to nawet na tych powierzchniach, tak. Gdzie ona jest gładka, i tak, i tak spęka. To widać, no. Tak wyglądają okładziny z tyłu. Raczej w sumie ich brak. Teraz to zdemontujemy. Myślę, że z 2 mm. Mateusz tutaj słusznie zauważył, że no troszkę mało. Tak, ale powiem ci, że ta tarcza jeszcze, a tamto tylna jest już amen. Tak? No, idziemy zobaczyć. A i co zauważył Mateusz, bardzo lekkie koła. Tak. Kute, podejrzewam. 20 kurde koło, a spokojnie bez problemu można nim... Jestem w stanie nim niemalże rzucać, nie? 20 cali. Mhm. Ale nie wiem czy kute, bo tutaj są odlewy. Nie wiem, ja znawcy Felg się wypowiedzą. Tu jest zresztą numer, on raczej nie jest nabijany tylko z odlewu, więc chyba te koła nie są kute. Chociaż tu pisze prawie cute. Dobra, idziemy tutaj, zobaczymy z tej strony. Jak to mówisz, że tu wyjechane? O kurde, faktycznie. Tutaj już jest dużo gorzej. Patrz, nawet częściowo dziur już nie ma tych, w sensie tych zagłębień. I tu okładziny chyba jest, no, co najmniej tyle samo, co i tam, albo nawet mniej. Dobra, o. Patrzcie na to, jak schodzi ładny biały kolor. O kurde, ty widziałeś? Patrz na to, tu może z tej strony będzie się dało tak zrobić. Patrz, przewaga dzięki technice. Zobacz, jak się ściera biały. ale ty zobacz. No, nie powinienem przeklinać, bo Karolowi film zablokuję na YouTubie. No właśnie. Pozdrawiamy właściciela. Nie trafił sobie, delikatnie mówiąc. Opuszczamy, bo zapomnieliśmy procedurę zrobić, żeby te tutaj odpuścić po prostu te zaciski tylne. Ta guma jest zajebista. Porównanie małe. Bardzo małe, bo tu mamy 330 na 22, tak jak mówiłem, 350 na 28. Te tarcze kompletnie już zajechane. Już naprawdę no tego tak nie zobaczycie na kamerce. Ale tutaj ten próg, myślę, że śmiało 2 mm. W sumie to nawet ty, Mateusz, weźmiemy, że suwmiarkę zmierzymy, nie? No dałbyś suwmiarkę, zobaczymy ile ona już ma po tym czasie, bo to naprawdę jest zajechane potężnie, nie? Zajechane, a klocki są tutaj. Patrzcie na to, klocków to w zasadzie nie ma, natomiast no jeszcze hamowały troszkę, jak zresztą testy pokazały. No dawaj, Maty, zmierzymy, o ile nam rant pozwoli, ale powinno być takie nacięcie, o, tu, widzisz? Mhm. Bo tu jest od wyważenia, może akurat nam rant pozwoli. No, ale i tak nie łapie. I tak nie łapie. Ale czekaj, sumiarka. O, tu jest niżej odrobinkę, no. 20.
Łapie na pewno? Ale zobacz, 20. Patrz jak jest zużycie tarczy. Tak, widzisz? 20. Ale naprawdę... zobacz sobie tutaj jeszcze, jak tu łapiemy, widzisz? A tak, patrz, jak tarcza czyli tutaj... na pewno poniżej 20, tak. Bo to i tak nie dolega, nie? Mhm. Idealnie. No 19,5 podejrzewam milimetr, czyli sporo zużyte poniżej no, normy. Głupio powiedziałem przed chwilą. I tak jak mówię, no średnicówka to nie. I tak jak mówiłem, to jest tarcza zdemontowana z prawej strony tutaj. Widzicie? I tarcza jest lewa. Ona powinna być, kręcić się lewą stronę i wentylacja też tak jest lewa. A tarcza jest prawa mimo tego. Zakładamy to moją, ta akurat będzie zakładana z drugiej strony. To jest tarcza lewa w tym przypadku. Wziął średnicówkę. Ej, kurwa, nie nabijaj się po prostu. Przejęzyczenie, kurwa. Patrz, tu jest fajnie, widać. Jaka grubość jest tutaj, no, no, patrz, no. Schodzę tutaj przy samym randzie, patrz, palimy, tak. Kurwa, skręcam. Nie? Tak, tak, tak. No. I co mamy? Poniżej 20, bo tu mamy 20. No. 19,5. Czekaj, 19,5, poniżej 19,5. No, czyli sporo zużyta. No ale faktem, że no, nierównomiernie się to zużywa, tak. Nie? Bliżej środka, czyli bliżej tak. Dzwonu, ona jest odrobinkę grubsza, nie? No, no tak czy siak jest śmieć, no śmieć. Co tu kładziesz na takiej nowej, ładnej tarczy? Zacisk, delikatnie go tu przeserwisujemy i zakładamy klocki, EBC Yellow Staff. No i co, lecimy chyba, nie? Pewnie. A co daj powietrze. Nie uduś się. Ale za dyma. No, coś takiego, tak to się prezentuje. Tam jeszcze zacisk mamy oryginalny u góry. Musieliśmy odgiąć delikatnie osłonę. Ale to była kwestia no, milimetra, bo tu nic nie zawadza. Wydaje mi się, że prezentuje się to dość fajnie. Dajcie znać. No, montaż zakończony. Teraz tylko odpowietrzamy. I patrzcie to, o czym mówiłem. Widzicie? Nacięcia w tą stronę, nacięcia w tą stronę. Czyli te tarcze są lewe. Ta się kręci w tą stronę. Kurczę, chyba rączki pobrudziłem. I to samo jest z tyłem. Nacięcia w tą stronę, nacięcia w tą stronę. Także jak widzicie, tarcze są lewe. Nieważne, czy są zamontowane z prawej, czy z lewej. A tutaj tak się prezentuje zestaw. No naprawdę jest duży. To jest bardzo duży tylny zacisk. Odpowietrzanko. A tu jest przód. Tutaj jak mówię, tylko klocki wpadły nowe. Delikatnie tam zaciski przeczyściliśmy, to są bardzo delikatne gumki, więc też trzeba uważać. Odpowietrzymy to i w zasadzie to wszystko. Te przodu oczywiście nawet nie odpowietrzamy. No dobra, patrzcie na to. To zamontowane. Troszkę nam tu słońce prześwietla. Spróbuję pójść z drugiej strony. Tak się to prezentuje. Obiecałem chłopaku, że nie zejdzie do bramy, ale już nie jestem tego taki pewien. Tak wygląda przód. Zaraz to umyjemy ładnie, bo troszeczkę jest brudne. No i wszystko. Mateusz, będzie tego chyba na dzisiaj. Zbijamy pionę, leć docieraj. Dzięuję ci bardzo. Ja lecę docierać ten sprzęt. Powinno się go szybko dotrzeć. Tylko szkoda, że ja tego nie mogę dotrzeć. Tak już no nie, no wiesz, na początku to wiesz co, trzeba po prostu pojeździć. Ja zrobię nim pewnie ze 100 km, czy z 80. No. I dopiero wtedy można powiedzieć, że dopiero mogę zacząć procedurę do układania tych klocków. Dobra, to na razie. Hej. Kawusia w ręce, coś tam zjedzone. Tak wyglądają hamulce i powoli wybieram się do Karola. Jeszcze tu je oczywiście wyjadę teraz na jakąś większą trasę. Podocieram troszkę te hamulce, już zrobię po prostu procedurę, bo tu już na nich jest zrobione około 60 km. Już widać powoli, że te hony na tarczach, te takie ślady delikatne zaczynają zanikać. Tak się to prezentuje, tutaj z tyłu. Też bardzo ładnie zbiera całą tarczę. No cóż, no wszystko zgodnie z planem. Kozacko wyglądają te śruby, które tutaj wystają tak z tych właśnie felg. No, tak jak mówię, kawu się pije i lecę. Tak wyglądają już ułożone hamulce, zobaczcie. Jak tu ładnie już kolor widać. Powiem wam, uratował mnie heat shield chyba. Bo to benzyna kapie. Idealnie na heat shielda. Gaśnica już w pogotowie. Jedziemy do Adama z BMW Expert odebrać naprawione Audi A4. Tak, Adam naprawia też Audi. Polecam zakład. Układ paliwowy jest już sprawny. O, taka droga prowadzi do Adama. Za górami, wiaduktami
był se Adam z BM-ami i jednym Audi. Takiego jednego. 25 minut rowerkiem. Jesteśmy w świątyni BMW. Witamy po upgrade'zie. Witamy po upgrade'zie. Sam nagrywałem. No właśnie, jak tam poszło? Dlatego, że ja byłem u Adama naprawić swoje czerwone Audi. Holowane moim tym, Kedikiem. Już nie tak. Pierwszy raz. No, ale działa. Ale działa, znaczy, tak. Słuchaj, ono nie musiało być holowane. Jakbym miał, wiesz, stalowe jaja, to bym sobie pojechał, wiesz, o własnych siłach. Ono byłoby wtedy czerwone, ale nie od koloru lakieru. Możliwe, żebym nie dojechał, ale wiesz. Bardzo możliwe to by było. No, bardzo możliwe. Jak poszła wymiana? Sprawnie, niesprawnie? Nie, no tutaj wiesz, bardzo prosta wymiana tutaj, ten upgrade, to wiesz, no z przodu to tylko co, no. Troszeczkę przedmuchaliśmy te zaciski, bo tam starałem się tego nie ruszać, bo tam są bardzo delikatne gumki, więc to jest oryginał, to tego nie ruszałem. Z przodu tylko klocki wleciały, BC. Te tarcze moje tam przeczyściliśmy wszystko, będziesz tam widział na tych jakichś tam filmikach moich krótkich, amatorskich. Jakiś komentarz dołożyłeś? Coś tam pogadałem, no. Coś ja przynudzałeś trochę, tak? Staram się nie przeklinać, żeby cię nie zablokowali na YouTubie. Widziałem ostatnio panikę w oczach. Daj spokój, to jest tragedia. Widzisz, bo to jest do tak... Czego to, do czego to idzie w ogóle? Znaczy nie, to jest od dawna. Tylko, że chodzi o to, że przez jakiś czas zauważyłem, że ja tu pipkam, a nikt inny nie pipkał. Na przykład na innych kanałach pojawiają się przekleństwa. Ciekawe, jak jest na Kupcia na kanale. No i kurczę, mówisz, to tak myślę, widzowie faktycznie piszą do mnie, że po co ty Jagoda pipkasz, jak inni nie pipkają. No dobra, to też nie będę pipkał. No i se lecieliśmy na fali szczęścia. Aż się skończyło szczęście. Aż trafiło na ciebie. Dokładnie. I jeden z filmów z Kupciem, który nie został wypipkany, z serii Kot Kupcio. A że tamtych został K i H jest najwięcej. Zostałem przyłapany i od tamtej pory, tylko nie wiem dlaczego, tak? Wszystkie shorty z automatu były wrzucane na żółtego dolara, a nie na zielonego. Bo oczywiście film ten z Kupciem został zakwalifikowany do 18+, i tam już nie było zlitusie. Ja już nawet nie miałem po co prosić nam o manualną weryfikację. Nie, no tak. Bo tam pod dostatkiem było słów, które nie mogły się pojawić. Czyli co, przeklnie Kuba kilka razy i już traktowane jest jak porno. No na przykład. Żebyś wiedział. W jakim kraju tyle, w że... życiu żyjemy? Dzida. 100. 20, 30, 40, stop! O ty, jest duża różnica. Gaz. 100. 20, 30, 40, stop! Gaz. Ej, lepiej jest chyba. Nie? Będę musiał pipkać. 20, 30, 40, stop! Dawaj jeszcze raz. Gaz. Trochę spuchł. No na pewno. Ale samochód, a nie hamulce. Tak, tak, 40, tak. Stop! Już. Jedziemy. Ostatni bym powiedział, że chyba nawet najlepiej. Najszybsze hamowanie. Aż się zgrzały. Dobra, teraz niech się studzą. Dobra. Zaczynamy. Ja uważam... Czekaj, może obstawimy. Ja już zobaczyłem pierwszy wynik, więc... A kurwa, to spaliłeś. 74-64. Zajebiście. To już jest lepiej. Bo bardzo dobrze. Ile było wtedy najlepiej? 78. 78 albo 79, coś takiego. A zresztą czekaj, ja mam tutaj wyniki, to odświeżmy sobie pamięć. 79 to był ostatni, który już spuchło. 78,9 to był wynik chyba the best, trzeci wtedy. No. No i dobra, i teraz przechodzę do drugiego teraz po zmianie. 70,18. Kurwa, zajebiście. No, to jest poprawa. Trzecie hamowanie. 70,2 cm, czyli jeszcze lepiej. I ostatni, czwarty. 69,26. Pięknie. Ty, no to mi się podoba. To można powiedzieć, że z każdym hamowaniem coraz lepiej, tu zawracamy. Dokładnie, dokładnie. Ale co chciałem zwrócić uwagę, co ci powiedziałem, zanim jeszcze kamera była włączona. No. To, co mi klient zwraca uwagę, bo zobaczcie, zauważcie jedną rzecz. Zrobiliśmy upgrade tyłu. No. Czy został taki sam. Tu no nic tak. Nie zmienialiśmy. To też jest fajne do testów, no bo mamy porównanie powiedzmy takiego zużytego układu hamulcowego seryjnego do takiego. Ale z tyłu wcześniej była taka reakcja, że to auto, tak jak klient mi zwracał uwagę, troszkę tym przodem nurkowało. Teraz nie ma. Od razu siada cały tył. Mhm. Nawet powiem ci, jak na etapie docierania, nawet bym powiedział, że momentami tył tak jakby chciał bardziej, wiesz, łapać.
jak już się ułożyło, to wtedy całe auto idealnie hamuje, nie? Zresztą to czuć, no teraz jechaliśmy, to przecież nie było takiego, że my się gibaliśmy do przodu, nie? Zresztą jest coś takiego, czasem jak my hamujemy, że przy mocnym hamowaniu auto jakoś tak pływa, jakby dupa chciałaby przejść w przód. Tu tego nie było. Nic nie było, nic. Aha. W ogóle kierownicę mógłbym jedną ręką trzymać. Patrz, nie? No, jak niewiele potrzeba. Jest teoretycznie niemalże ten sam rozmiar. Tak. Tego układu przed i po. No wiadomo, ten wcześniej był zużyty. To oczywiście. Pokażemy to na filmie zresztą, że klocków było tam 3 mm. Nie? Tak. A 10 metrów różnicy jest praktycznie. Bardzo dużo, oczywiście. 10 metrów to... I powtarzalność jaka jest. Dwie długości auta. Tak jest, oczywiście. No i dalej nie udało się wykazać, że puchnie układ. Nic nie ma różnicy pod pedałem. Mało lewy tego. Pas. Nawet ostatni pomiar pokazał, że coraz lepiej jest, nie? No ale to też przecież nie będę klientowi męczył hamulców, żeby 10 razy non stop jeździć, aż w końcu to zagotować, bo to też nie o to chodzi, nie? Trzeba przyznać, że tamten seryjny układ, mimo tego, że już droga się wydłużyła, i tak dobrze sobie radził. Oczywiście. W kwestii puchnięcia. Oczywiście. Ale myślę, że gdyby pojechać na tor, ta różnica byłaby diametralna już. Wtedy tak. No Karol, często ja to teraz mówimy... wiesz, jestem torowy ekspert. No tak. Ale z czego ty się śmiejesz? Nie, no wiesz, no nie byłeś pierwszy od końca, tylko pierwszy, więc no, szacun tak, jeszcze raz. W tym wypadku tak. Natomiast do czego, co chciałem powiedzieć. Nieraz to mówiliśmy, gdyby pojechać na tor, no kurwa Karol, musimy w końcu pojechać, musisz wypipkać znowu, sorry. No, co mam powiedzieć, ale no to cały inaczej. Czas zwracam uwagę, że poza tym, że w aucie na torze no, ważna jest, nie wiem, na moc, ważna jest też opona, zawieszenie. Kierownik, to jest jeszcze bardzo ważny hamulec, tak? No, oczywiście. I ja naprawdę, no to jest trudne do opisania. Zwracam uwagę każdemu, kto jedzie tym autem. I co? Jak hamulce? Fajne, co? A on mówi, no, naprawdę. Yes. Hamulce w Wojowniku są na tyle fajne, że dają takie poczucie mega bezpieczeństwa. A jeszcze dorzuciliśmy do tego oponę Nitto, oczywiście. Która ma dużo tej trakcji. Stary, jeszcze ty, no, się zagrzały, tak jak mówiłeś. Inni już dawno temu trzymali ten hamulec, a ja jeszcze, wiesz, gaz do dechy, tak jak Kiwi mówił, trzymać. No i co, i trawa. No była trawa, była. No raz była, no. No wiesz co, ja tam po to, że nie jestem specjalistą, natomiast no tyle co się orientuję, a tam parę tych znajomych mam, co jeżdżą, szczególnie po Kielcach czy po Silesii, no że właśnie trzeba mieć w głowie tak sobie troszeczkę przestawić na tym torze, żeby, jak masz dobry hamulec, żeby do samego końca dusić dłużej, no. Bo to o to chodzi. W Wojowniku jest jeszcze jedna rzecz, która no niestety, no ale to trochę uprzykrza jazdę taką torową, to seryjne zawieszenie. Auto się strasznie przechyla, przy hamowaniu nurkuje, przy przyspieszaniu. Wiesz co, trzeba, poza tym, że masz teraz gwint też taki, no umówmy się, może nie jakiś super mega. Ten gwint jest miękki. Weź sobie na wagi ten samochód. Brak poliuretanów. Tak, stabilizatory. Stabilizatorów, tak. No zawieszeniowo to auto jest prawie serią, no. Przynajmniej z RS-a żebyś założył, albo kiedyś się szarpnij i sobie kup HR. Ja się całe życie szarpię i niedługo się tak szarpnę, nie że już się więcej nie szarpnę. No ale wiesz, no może wiesz co, z twoimi zasięgami daj jakieś ogłoszenie, może jakiś widz ma na przykład. Wyłódź, chciałeś powiedzieć. Wyłódź, to ty to powiedziałeś. Stabilizatory na przykład z, no HR produkuje. Do większości samochodów. Może, tak? Może, czemu no, nie? Nie wiem, czy nie Eibach też robi, ale HR robi na pewno. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na wątek hamulcowy, że naprawdę bardzo się to przyczyniło do tego, że Wojownik zrobił dobre czasy. To, co na tutaj, tle takiej konkurencji, nie? No, to co tutaj, wiesz, my pokazaliśmy, to właśnie to jest to, co na torze dawało mi to poczucie, że widzę, że ta prosta się kończy, tak? Tak. A dalej trzymam ten pedał, bo wiem, że mogę liczyć na opony i na hamulce. Zgadzam się w 100%, ale weźmy jeszcze pod uwagę to, że już masz takie zajebiste odczucia z tych hamulców, a tam nie były żadne super klocki. No tak, nie wiem, co tam było włożone. Tam wsadziliśmy chyba jakiś zwykły seryjny klocek. Tak, tak. Nie będę po nazwach mówił, chociaż tym firmom naprawdę nie mam nic do zarzucenia. I to działa. I to działa. I tam wcale nie są jakieś gigantyczne hamulce. Dlatego powtarzam jeszcze raz. Wcale nie musi być coś ogromnego. Róbmy coś dopasowanego do użytkowania pojazdu przede wszystkim. Bo zawsze jak do klient do mnie dzwoni, cześć, ja bym chciał coś takiego pod 19. I moje pytanie pierwsze jest takie, jakie jest zastosowanie samochodu? Oczywiście wiesz, jak ktoś do mnie dzwoni za 8, no to ja się go nie pytam, czy na to, że tym jeździ. No tak. A jak ktoś do mnie dzwoni, nie wiem, chociaż słuchaj, 3.8V. 7-kami, BM-kami latają w drifcie, więc... No, ale to trochę inaczej, no tam trochę inne rozłożenie mas, ale wiesz co, no... Czy w sumie ostatnio był klient Superb Skoda i na to, że jeździł na Poznaniu. Ten klient od drona, którego mieliśmy tam robić, ten temat. No i co, kończąc ten wątek, no jak ktoś do mnie dzwoni, na przykład, nie wiem, ma S38V, czy nie wiem, BMW,
trójkę jakąś tam nowszą, no to się pytam, jeździsz po torze czy nie jeździsz? Bo jak jeździsz po torze, no to są dwie drogi. Albo robimy coś takiego, że no pojedziesz sobie raz jakiś czas. To jest jak z oponami. To jak tak. się jeździ po ulicy, no tak. to opona musi kleić od razu. Oczywiście. A później wiadomo, pojedziesz taką uliczną oponą na tor, to będzie pływać. No też proste. Źle. I tak samo jest z hamulcami. No. Nie oczekujmy z klockami dokładnie rzecz ujmując, tak? Z klockami. Najbardziej chodzi właśnie o klocki, nie? No dobra, to słuchaj. Kończąc odcinek. Tak jest. Pozdrawiamy w takim razie widzów. Zachęcamy do komentowania. Pewnie, dajcie znaka, co o tym myślicie. Dajcie znaka, co w ogóle myślicie o występie wojownika w kontekście hamulców. Wiem, że duża część widowni w Poznaniu to byli widzowie, więc mieli okazję to zobaczyć. I na pewno, nie maszczemy. Na pewno widać, jak niektóre auta musiały wcześniej hamować. No bo oni już mieli z tyłu głowy, kurczę, muszę hamować, bo się nie wyrobię, nie? A ty mogłeś ścisnąć do oporu i wiedzieć, że dosłownie parę metrów przed tym zakrętem. I trawa prosto w rów. Pozdrawiam widzów, piąteczka. No.